Dzień dobry. Zapraszam na koncert domowy. Proszę Państwa, zanim zaczniemy grać, apel do dzieci. Dowiedziałem się, proszę Państwa, że po ostatnim naszym koncercie domowym dzieci, które oglądają moje koncerty, zaczęły jeść wszystkie kwiatki. Moje drogie dzieci, posłuchajcie teraz. Nie wszystkie kwiatki są jadalne. Oczywiście niektóre możecie jeść, jak na przykład pelargonia, albo bratki. Ale dzieci, nie wszystkie kwiatki nadają się do jedzenia. Proszę nie jeść wszystkich kwiatków. A jak? A najlepiej tak. Posłuchajcie mnie. Jak będziecie chciały, jak zerwiecie jakiś kwiatek i będziecie chciały zjeść ten kwiatek, to najpierw proszę iść, pokazać ten kwiatek swojemu ojcu albo mamie i spytać się: tato, mogę zjeść ten kwiatek? I wtedy, jak ojciec albo mama pozwolą, to możecie zjeść kwiatek. Ale nie tak, że wszystkie kwiatki, co zobaczycie kwiatek, to je jecie. Dzieci, ja tak nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że niektóre kwiatki można jeść, ale nie wszystkie. Proszę sobie to zapamiętać, bo są na przykład takie kwiatki, które są po prostu trujące. Jakbyście zjedli na przykład taki kwiatek takiej pięknej rośliny pachnącej, który aż prosi się, żeby to jeść. Jest konwalia na przykład taki ten, to możecie po prostu później, może boleć bardzo brzuch, można się rozchorować, można nawet wymiotować. A to dla dziecka jest bardzo niedobre. Więc jeszcze raz proszę, żeby przed zjedzeniem kwiatka spytać się rodziców, czy można go zjeść. Zanim zagramy ten dzisiejszy utwór, to chcę powiedzieć, że jest też lato, się zrobiło. I co ciekawe, ten utwór, który dzisiaj zagramy, nazywa się Sen nocy letniej. Więc jak najbardziej w tym pięknej pogodzie i w tym upale, który już od wczoraj tutaj u nas jest, jestem cały czas spocony, proszę Państwa. Więc to jest chustka do nosa, która mi pomaga w tym spoceniu, w walce ze spoceniem. Chcę powiedzieć, że ten utwór, który dzisiaj będziemy grali, mówi o bardzo poważnych sprawach. Dotyka wręcz, można powiedzieć, pytania o sens życia. No bo czy nie powinniśmy sobie takich pytań zadawać? Jaki jest sens mojego życia? Po co ja w ogóle żyję? Dlaczego się urodziłem w ogóle? I to, co ciekawe, odpowiedź na to pytanie jest już w pierwszym zdaniu tej piosenki. A później ta piosenka mówi o tym, że w naszym życiu robimy różne rzeczy, wykonujemy różne zawody, różne prace, ale bardzo często jest tak, że nie jesteśmy zadowoleni. Nie jesteśmy na przykład szczęśliwi ze swojej pracy, że nasza praca daje nam zamiast szczęście cierpienie. I tak często jest. Jest pytanie, to dlaczego to robić? Po co to robić? Jeżeli to mi sprawia cierpienie, trud, jakiś ból, proszę Państwa, to są bardzo ważne rzeczy. Ponieważ pracę, ja tak uważam, należy wykonywać z miłością. I to są nawet bardzo prozaiczne rzeczy, że nawet, proszę Państwa, gotować obiad trzeba z miłością. Bo ja mam taką teorię, że jak gotujesz obiad i jesteś jakiś zdenerwowany, zirytowany, albo w ogóle zły na coś, albo cierpisz, to ten stan przynosi się na te potrawy, na te ziemniaki. I później jesz taki smutny ziemniak. Albo zjeść smutnego kotleta. Albo zirytowany z raz. Albo, jakie są jeszcze? Albo jakaś taka, że tak powiem, smutna sałatka. Czy, proszę Państwa, czy można jeść smutną sałatkę? No właśnie, bo później człowiek sam staje się smutny po zjedzeniu takiej sałatki. I to jest bardzo ważne. Z jaką jakby, ja nie mówię z intencją wykonuje się jakąś pracę,
ale co się ma w sercu? Bo proszę Państwa, to później, jeżeli pracę wykonuje się z miłością, to świat dookoła się zmienia. Ja chcę tu powiedzieć taki pewien przykład. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w większości zespołów, oprócz muzyków, jest ktoś taki jak techniczny. Techniczny. I ktoś sobie myśli, że techniczny to jest pewnie taka osoba, która nosi im te wzmacniacze przed koncertem, a jak koncert się skończy, to na te wzmacniacze na plecach zanosi do busa, do samochodu. Proszę Państwa, to nie jest prawdziwy techniczny, który tylko nosi. Prawdziwy techniczny, my mieliśmy kiedyś w zespole Armia takiego prawdziwego, przepraszam, takiego prawdziwego technicznego. On miał taki pseudonim Partyzant. I proszę Państwa, on nie tylko nosił i ustawiał różne rzeczy, ale on, proszę Państwa, miał taką walizeczkę. Miał ze sobą taką walizeczkę, w której miał różne po prostu bardzo ważne i potrzebne przedmioty. A najważniejszym przedmiotem w tej walizeczce była, proszę Państwa, lutownica. Czy Państwo widzieli kiedyś lutownicę? To jest taki przedmiot, który wygląda jak pistolet i ma on nawet taki spust. I ten ma taką jakby, później taką jakby lufę. I na końcu tej lufy on, ta lutownica produkuje, proszę Państwa, takie coś srebrnego. I tym się skleja różne kabelki. Bo jak Państwo wiecie, wszystkie te urządzenia zespołów młodzieżowych, to są te wzmacniacze, kolumny, to one są połączone różnymi kabelkami. Czasem taki kabelek się na przykład, proszę Państwa, urwie. No i co zrobić, jak to nie styka i nie gra? Nie gra, możesz grać, a tu nic. No i wtedy przychodzi Partyzant, proszę Państwa, bierze, otwiera tą swoją walizeczkę, bierze lutownicę i przykłada tak do tych kabelków i ta substancja wydobywa się z tej lutownicy. On tam to wszystko tak razem przykłada do siebie i odczekuje chwilę. Ta substancja srebrna, nie wiem jak ona się nazywa, ona zastyga i wszystko działa znowu. Ale to jest coś więcej, bo jak pamiętam, jak mieszkaliśmy wtedy na Mazurach w Stanclewie, to Partyzant też mieszkał z nami i on, tak jak my robiliśmy próby, prawda, to on się zajmował wtedy konserwacją różnych tam przedmiotów tam w tych naszych domach. Ja go czasem, proszę Państwa, lubiłem na niego patrzeć. Lubiłem patrzeć, jak on coś robi. Ponieważ on w tą swoją robotę wkładał jakby serce, całe swoje serce. I ta jakby miłość do tej pracy, a to były takie proste rzeczy, że on tam właśnie coś tam lutował, coś przykręcał, coś tam majdrował w czymś, ale robił to w taki sposób, że ja, jak na niego patrzyłem, to wpadałem w jakieś takie zapatrzenie głębokie. Robiło mi się jakoś tak bardzo przyjemnie. Jakiś opanowywał mnie jakiś, proszę Państwa, jakiś taki dziwny, przedziwny, niezwykle przyjemny stan. A to było z powodu tego, że ja na niego patrzyłem, tylko jak on coś robi. Jak on coś robi z miłością. I proszę Państwa, ta miłość jakby promieniuje dookoła. Promieniuje na cały teren, na cały dom. I proszę Państwa, to jest bardzo ważne, żeby robić obiad z miłością, bo później on smakuje wszystkim. A nie smutna sałatka. Albo smutny kotlet. Proszę Państwa, ten Partyzant to był prawdziwy techniczny. I jest wiele takich osób też, proszę Państwa. To są tak zwani ludzie, na których się mówi złota rączka. Oni wszystko umieją zrobić. W naszym zespole, pamiętam kiedyś w armii, grał taki basista, też o pseudonimie doktor Kmieta. I on też był taka złota rączka. Wszystko umiał zrobić. On też miał oczywiście słynną lutownicę, ale te złote rączki, proszę Państwa, zawsze przy sobie noszą taki scyzoryk. Nie wiem, czy Państwo widzą takie genialne urządzonko. Nazywa się on scyzoryk i on to ma różne rzeczy. O, na przykład tak się bierze i proszę, można otworzyć butelkę wina.
Albo, już nie mówię, że to ma noże, ale na przykład ma nożyczki. To jest coś niesamowitego, że samemu można sobie obciąć paznokcie. No bo proszę Państwa, zwykłymi nożyczkami można sobie obciąć lewą rękę, ale prawą już nie. Proszę spróbować. Natomiast tym urządzonkiem możesz lewą ręką obciąć paznokcie w prawej. Genialne urządzenie. Ale proszę Państwa, ja nie jestem złota rączka. Ja nie potrafię nic naprawić. Nie potrafię nawet napompować koła od roweru, nie mówiąc, żeby zmienić łańcuch. Ale proszę Państwa, prawdziwe złote rączki to mają w tym scyzoryjku 5 razy tyle rzeczy, co ja tutaj. On jest taki gruby. 2 razy. Oni tam mają wszystko, jakieś śrubokręty. Nie wiem, czy lutownica to się mieści, nawet jakaś taka mała, w tym takim ich scyzoryku, tych złotych rączek, proszę Państwa. Coś wspaniałego. Każdemu polecam ten wspaniały, chociaż nie jesteś złotą rączką, dobrze jest mieć coś takiego. Proszę Państwa, no bo z tą pracą czasem tak się niektórzy nam mówią coś takiego. Z ciebie to nic nie będzie. Jak byliśmy młodzi, to takie często ja słyszałem. Coś z ciebie wyrośnie. Z ciebie to nic nie będzie. W szkole tak mi najczęściej mówili. Albo na przykład pani, która mnie uczyła jeździć samochodem, na kursie powiedziała: Pan nigdy nie nauczy się jeździć samochodem. Nigdy. Ha, a ja, proszę Państwa, okazało się, że zdałem egzamin za drugim razem. Czyli uważam, że to jest niezwykły wyczyn. A pani powiedziała mi: Nigdy się pan nie nauczy. I tak, proszę Państwa, często nam mówią, że ty to jesteś do niczego, ty się do niczego nie nadajesz, ty się tego nie nauczysz, nie nauczysz się nigdy gotować. Proszę Państwa, jak ja się ożeniłem z moją żoną, to ona nie potrafiła gotować. Ale ja jej nigdy nie powiedziałem, ty się nie nauczysz gotować. Ona sama się nauczyła tak wspaniale gotować, że teraz gotuje takie potrawy, że to jest coś niesamowitego, proszę Państwa. Ale przecież jak się ożeniliśmy, to nikt z nas nie umiał gotować. Ale proszę Państwa, można się wszystkiego nauczyć. Jak czegoś się nie wie, proszę Państwa, czegoś się nie umie, to trzeba się modlić do Ducha Świętego. Ponieważ Duch Święty jest po to, żeby nas wszystkiego nauczyć. Duch Święty może nas nauczyć wszystkiego. Bo Duch Święty, jak się go prosi, to może sprawić, że zaczniesz robić rzeczy, które są niemożliwe. Ponieważ Duch Święty jest Bogiem, a dla Boga nie ma nic niemożliwego, proszę Państwa. Mało tego, proszę Państwa, Duch Święty może sprawić, że na powrót staniemy się dziećmi i będziemy mogli jeść kwiaty. Stanisław, zagrajmy ten sen nocy letniej. Nie warto, nie warto, nie warto, daj mi.
Którego nie warto już śnić.